Panie pośle, konkretna rzecz. Do jakiej partii pan należy teraz? W tej chwili jestem w przededniu złożenia akcesu do Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Czyli suwerenna Polska pogardził pan tym projektem. Nie, ale widzi pan, niech pan tak nie mówi. Z najwyższym szacunkiem o kolegach mówię, absolutnie. Ale na miejscu numer jeden jest Prawo i Sprawiedliwość i pan będzie członkiem PiS-u. Na miejscu pierwszym i drugim i trzecim nie ma ani Prawa i Sprawiedliwości, ani suwerennej Polski. Ale jest, na niwie partyjnej... Już jest zjednoczona prawica. Rozumiem, no ale nie ma takiej partii, więc jest PiS i do PiS-u pan przystąpi. Złożę deklarację, powiedziałem. Nie wiem, czy mnie przyjmą, ale złożę deklarację. Nie, no chyba nie pogardzą pana. Mam nadzieję, ale kiedyś opuściłem PiS, więc wie pan, powrót do dawnej partii. To ale syn to jest marnotrawny temat, wraca do PiS-u, tak? Zna pan przypowieść o synu marnotrawnym, jak go potraktował ojciec? Nie, na pewno mnie to nie spotka takie miłe przyjęcie, jak tego syna marnotrawnego, mówię trochę żartując. Prezes ale... na pewno pana nie przytuli, nie ugości, tak, ale raczej ze skwaszoną miną. Nie wiem, ale to dla mnie nie jest ważne. Dla mnie jest ważne, bo zachowuję bardzo dobre relacje i pozdrawiam ich wszystkich. Nikt się na mnie nie gniewa. Nie szukałem akceptacji dla swojej decyzji, tylko zrozumienia. I dla mnie, użyłem nawet metafory, nie zmieniam frontu. Zmieniam pozycje strzeleckie, używając takiego języka, bo kampania to walka. Więc proszę pana, w tej kampanii się szykuję, sprawiam sobie różne argumenty, uczę się, bo trzeba się uczyć, jak coraz starszy człowiek jest, żeby się przygotować. Ale mamy bardzo wiele argumentów, żeby stanąć przed ludźmi i zdać sprawę z 8 lat. Jestem spokojny.